Halo, witam serdecznie w 18 już odcinku z serii Alan Wake 2. No i dzisiaj po raz kolejny, tym razem jesteśmy w hotelu Ocean View. I w sumie z tego co słyszałem, bo przed chwilą właśnie jeszcze stałem AFK przez chwilę, od razu mamy wrogów jakoś nieopodal. Gdzie ich słyszę? No rzeczywiście, kogoś mamy. Tylko on jest? Dobra, przeciwnicy są w całkiem dużej ilości. Gdybym miał jeszcze jakieś graty. Flashbang? Dobra, to wyszło tragicznie. Nie pokazało, że idzie na zewnątrz, a jednak tak nie było. No trudno. A wszyscy załatwieni? No cóż, wrogów jest jednak całkiem spora ilość się okazuje. Od razu mamy czwórkę na wstępie. Czyli muszę odnajdować inne klucze. Być może taka będzie nasza misja. Przy okazji jakaś jeszcze lepsza broń zawsze może być wykorzystana w postaci spluwy shotguna. Tędy? Przydałoby się też jakieś leczenie, bo do tej pory niestety niczego nie ma. Come on. No, baterie też się z pewnością przydadzą. A leczenie też jest dosłownie krytycznie potrzebne. O, jest apteczka. Wspaniale. Od razu warto było może ją przypisać? A nie, już jest przypisana, dobra. Wspaniale. To już bez żadnych dodatkowych materiałów. No i co, będę sprawdzał po kolei każdy pokoik. The room at the end of the corridor was closed off. It felt significant. Something terrible would happen there. Może tam właśnie się zbrodnia stała. Jakkolwiek muszę zmienić rzeczywistość, ale jeszcze niestety nie wiem jak. Też zamknięte. Z walizek też niestety nie skorzystam. No cóż, tędy? I needed to find the key. Do tej pory żadnego klucza nie ma, niestety. Co mi jeszcze ominęło? Znajdź miejsce rytuału. To już jest wejście z całego hotelu. O to by raczej twórcom nie chodziło. Nie wiem. O co możesz jeszcze dalej chodzić? O, są materiały. Proszę bardzo, jestem gotowy na wszelkie walki. Nie, może w recepcji jeszcze by był jakikolwiek klucz. No, w sumie wczoraj rozgrywałem i niczego nie było widać. No właśnie. No to mamy niezły klops. Pytaj jak dalej. Może na mapie? I needed a new draft back at the beginning, but closer to my. Możesz zmienić rzeczywistość tylko w scenie, w której w danej chwili jesteś. I couldn't add a new element from here. I'd have to go to the scene. Dobra.
Czyli chyba tu muszę podejść. I teraz zmienimy. Tablica fabularna, nie zwróciłem uwagi właśnie. O, proszę bardzo. The scene here had changed. The prop room had been changed from room 104 to room 225. Dobra, przenieść te rekwizyty do pokoju 104-225. Będą potrzebne w trakcie sztuki w sali balowej. Kogoś jeszcze mamy? The troop were busy building their own wicker man, where they themselves would be sacrificed. Raczej szukałem pokoju 104. Nie wiem, czy w sumie warto było się zapisywać. Dobra, tak w ramach pewności. Jeden nie pasuje. Dobra, mamy. Dobra, i czego ja jeszcze poszukuję? Pytanie. No, zawsze mam materiały. W całkiem sporej ilości, fajna sprawa. Przy okazji sporo baterii, żeby załatwić duchy. Ma jeszcze przejście z zupełnie innej strony, chwila moment. Na tyłę. Nie, zaraz ja robię jakieś kółko. Co się wydarzyło? A nie, bo to są sąsiednie pokoje. Chociaż jakoś dziwnie to wygląda. Wydawało mi się, że tam te drzwi jednak są trochę dalej. Dziwna sprawa. Chyba znowu się przeniosłem pomiędzy różnymi wersjami światów. Jakoś dziwnie się to prezentuje. No nie, to już jestem jakoś totalnie zgubiony. Było blisko. A dlaczego nie? Pytanie jeszcze, jakie wykorzystuję. W sumie dużo by się przydało nawet. Dobra, mogę się i zapisać, niech będzie. Nie mogę wszystkich przebić, co jest nie tak? Właśnie nie rozumiem tego dokładnie. Dlaczego czasami tak to wygląda? Już się rozpuścili, jak tylko wchodzę do swojego safe roomu. Jezu Chryste, ile wrogów. Co jest nie tak? Kurde, szkoda, że się teleportują jeszcze, to jest głupia sprawa. Na wcześniejsze tereny. No nie wiem, czy byłem bezpieczny. Załatwiłem już 50 cieni i nic z tego. Daje się kolejne pojawiały. No dobra, zrobiłem postępy, powiedzmy, że się zapiszę. No bez sensu jest ta lokacja, o co w ogóle chodzi?
Na czym to polega? Czy jak wchodzę do safe roomu, to się wszyscy przeciwnicy respią, czy... Nie mam żadnego pojęcia. The ballroom would be the stage of a key scene in the play. Dobra, trochę się już zgubiłem, szczerze mówiąc. Zobaczmy w takim razie może na mapę. Wydaje mi się, że sporo jednak rzeczy mi ominęło do tej pory. Było jeszcze kilka budynków innych pomieszczeń, ale jeszcze ich nie sprawdziłem dokładnie. Ale jeżeli są chyba zaznaczone na bardziej czarny, szary kolor, chyba... Nie można do nich wejść, nie wiem w sumie, o co dokładnie chodzi, ale jesteśmy w sali balowej, chyba to było naszym celem. Więc fajne postępy, tylko po raz kolejny mi się materiały powoli zaczynają kończyć. Musiałem wygrać z 50 duchami jednocześnie. Trochę mało przyjemna sprawa. Dobra, to jeszcze zamknąć za sobą drzwiczki? Hej, dobra. Duchy nie potrafią drzwi otwierać, tylko przez nie przenikają. Dobra, mamy tablicę fabularną, więc dobra, by zmienić wystrój. Ale zanim to zrobimy, zobaczmy jeszcze oryginalny świat. Może jakieś materiały do zabrania by się znajdowały. Na przykład na scenie. Raczej niczego nie widać. Dobra, zmieniamy. Sala balowa. Rytuał przed występem. No, wystrój zupełnie inny. Czego ja w sumie poszukuję? Tablica fabularna. Mamy cel. Tropa szykowała się do swojego występu. Cisza przed burzą. Coś muszę znaleźć w obecnej wersji świata. The cult in the play was called the Cult of the Tree. With their deer masks, they were the backwoods echo of the Cult of the Woods urban horror. Nie wiem, czego jeszcze w sumie szukam, prawdę mówiąc. Musi być jakiś materiał kluczowy. Zapewne. Jest i tablica. Harmonogram sztuki 2023, wtorek 22 października. Próba w pokoju 219, przeniesiona do pokoju 202. Czwartek 24, rytuał przed występem, premiera. Pamiętajcie, trafić do celu, nosić maski i ma być dziwnie. No dobra, w takim razie o co może chodzić? Czyli na samym początku 219, potem 202. Ja muszę to zrobić właśnie w podobnej kolejności. Nawet mamy misję. Zobaczymy. Niech będzie i zapis i ruszamy na dalsze tereny. Czy ja potrzebuję jeszcze leczenia? Pytanie. Ono by mnie w sumie na maksa uleczyło. Dobra, zobaczymy. Może być. Ale przydałyby się jeszcze jakieś baterie po raz kolejny. Niestety niczego nie mamy. Dobra, czyli zobaczmy na mapie jeszcze. Pokój 202. Gdzie on się znajduje? A, czyli muszę skręcić w prawo i do... Znaczy jeden korytarz. I w zasadzie tyle.
No ja nie mogę przejść przez wrogów. Mamy kolejnych właśnie. Niedobrze. Ale po drodze są jeszcze jakieś kolejne pokoiki. A w sumie mogłem trochę dłużej jednak zobaczyć filmik. Echa będzie mi doładowany jednak w głównym... w głównej bazie. Tak jak to zazwyczaj wygląda. Kolejna łazienka, dosyć podobna do poprzednich. Ale bez żadnych materiałów, niestety. A mapa po raz kolejny. Jak to wygląda? Czy jeżeli ja byłem w jakimś pokoju, to jest zaznaczony chyba... no, na bardziej czarny kolor. A to na przykład jeszcze w 202 nie byłem. Trzeba uważać, było widać duchy. Nieopodal. Zamknięte. No to mamy niezły klops. A skąd ja mam jeszcze kolejny znaleźć? 219 na wprost. Też miałem jakiś cel w tamtym pokoju chyba. Do tej pory przeciwnicy znajdowali się zazwyczaj na korytarzach. Ciekawe, czy w pokojach mogliby także się znajdować. Nie mam zielonego pojęcia. Walka by była trochę utrudniona wtedy. Chociaż w sumie nie wiem. Aha, jesteśmy bezpieczni. Możemy światło zabrać. Okej, dobra. Zaraz zobaczymy, ale... sprawdźmy jeszcze obecną wersję świata. ...202? Jakim sposobem? Gdzie jestem na mapie? Chwila, moment! Wychodzę poza całą lokację. Ja chyba idę w dobrym kierunku. This is where they gathered before the play. This is where it began. Tu się zaczęło. Dobra, czyli mógłbym zmienić wersję świata, zaraz to zrobimy. Jeszcze mapa mnie interesuje w sumie. Tak, czy jakimś sposobem się rzeczywiście teleportowałem i mógłbym odblokować skrót, być może. Dobra, to z tej strony? Tak, czyli mamy przejście na korytarz, ale na razie wolę pozamykać. Dobra, czyli w tej wersji świata nie ma żadnych materiałów z tego, co widzę, na pierwszy rzut oka. Tak, trzeba będzie zobaczyć tablicę fabularną. Które to będzie? Sala prób. Why set up a play in a hotel? Why this hotel? Because the rent is cheap? No. The ocean view was perfect for this. It's set to be haunted. Dark stories about murder, death, suicide. Supposedly, an actual cult once performed an unspeakable ritual to summon something in the ballroom. Did we summon the same thing? Tapped into something horrifying? It seemed like it was part of the play, but it wasn't. Does that sound crazy? You don't want to ask me about crazy, kid. A haunted hotel, yes. That's a trope for a reason.
upraw rytuał przyzwania w Sejbelowej. Zaraz spróbujemy. Ale potrzebuję czegoś, czy jak? Na razie nie mam żadnych poszlak. Prawdę mówiąc, tablica fabularna. Coś jeszcze mamy dodatkowego chyba? Nawiedzone rzeczywiście. Zaczyna się robić mrocznie. A dalej mi czegoś brakuje. Nie mam zielonego pojęcia czego. Dalej coś muszę jeszcze zrobić? Dobra, szczerze mówiąc, niczego już mi się nie udało znaleźć, ale pójdę może jeszcze do jakichś innych pokojów. 2, 2, 3 na przykład. Tam było pełno duchów, może by się jeszcze coś zmieniło, nie wiem. Może jeszcze potrzebuję jakichś kluczowych informacji. Przy okazji materiały na każdym kroku, to trzeba oczywiście sprawdzić. Night Springs, a special place, a shifting space, existing in a countless number of parallel realities. Sometimes a quaint small town, sometimes a hulking metropolis. Different every time we set upon the road that leads us there. And yet, like a half-remembered echo of a fading dream, okej. I na co mi to wszystko było? Że marnowałem amunicję! Ej, zaraz, zaraz, nic nie ma, dosłownie. Żarty chyba sobie, znaczy, twórcy chyba sobie żarty za mnie robią. Niżej? Nie, to bez sensu. Co jest nie tak? No super ukryte przejście i się... A, dobra, mamy. Słowa mocy. Dobra, radę coś doładować. Zwiększa obrażenia zadawane przez ostatni nabój w bębnie rewolweru. Może być. Jeszcze lampę. 50% szansy na odzyskanie ładunku latarki przez zabicie. Dobra. Nawet nie zwracałem uwagi. Dobra, jednak było warto. Dobra, ta lokacja jest jakaś porąbana. Co tam się w ogóle dzieje w tym pokoju 223? Nie mam pojęcia. Jakie to jest durne. Jak tylko tam wchodzę, już mamy 50 wrogów dosłownie. O co chodzi? Nie wiem, czy oni się nie respią. Po prostu jak wchodzę do safe roomu później. O kurde, dobra, było warto rzeczywiście. Zbyt wiele chyba mam niestety. Ekwipunek pełny się okazuje, tak na... Tak dużo już mam materiałów. Ażbym się nie spodziewał. Jak przeładowałem, też zbyt wiele. Niedobrze. Czemu to miejsce było tak super pilnowane? Dobra, zobaczmy na swój ekwipunek. Przepraszam, tędy. Czy warto było coś wywalić? Nie, raczej nie.
Jest jeszcze amunicja do pistoletu. Zaraz, zaraz. Wyrzuć. I terace. Nie, już się nie pojawiają. Na podłodze. Czy czegoś słyszałem? Dobra, sprawdziłem dosłownie wszystko, muszę przyznać. Co mi jeszcze ominęło? Mapa. No, chwila, moment. Może jeszcze w sali balowej do obrady coś zrobić. Zobaczmy, tędy. Nawiedzony, rzeczywiście. I recognized my writer's room on the stage. I almost dreaded the ideas this would conjure up. I said you got here. What was the scene in this room? Well, this is what we call the writer's room. In the play, it's where the devil rewrites reality whilst God is asleep. The devil was our star role. I got a big-time celebrity to play him, and he was method acting the role to perfection. He never broke character, always wore the cult mask. His name was scratched out on the posters. Mm-hmm. And who was this mystery celebrity? Let me guess, Alan Wake? I wish I could tell you, but turns out there were masks upon masks. Whoever he really was, shit got weird when he was around. Some of the crew joked that we'd actually hired the devil to play himself. Mr. Scratch is the devil. He was born to play the role. I had to agree with Casey on that. Dobra, i co w związku z tym? Podążaj śladami diabła? O, rzeczywiście. This thread would create something terrible in the scene. But it's what the story needed. O, mam przeciwników. Co, mam ich wszystkich wykończyć, że jak? Dobra, to miejsce jest strzelone. No nie da rady. Że jak? Jakim sposobem miałem wygrać na 50 wrogów? To już jest przesada chyba. No dobra, udało mi się do safe rooma przedostać, fajna sprawa. Teraz mogę sobie rozgrywać powoli. A właśnie nie wiem, czy wrogowie się będą respili. Nie wiem, jak to dokładnie wygląda. No i nie mam już światła. Heh, już jest po robocie. Nie wiem, co jeszcze mogę im tam zrobić. Trzymajcie granat. Tutaj już można jakkolwiek walczyć, to trzeba było jak najszybciej przebiec. Bo się pojedynkować ze wszystkimi jednocześnie, nie wiem kto to wymyślał. Jakieś porąbane dosłownie. Dobra, zaraz im wyrzutnie jeszcze sprzedam. Wake.
No, nie mam baterii. No i co dalej? Przecież jestem załatwiony, nic nie zrobię. Bez sensu to jest. No i co dalej? Szybki zapis? Czy to się w ogóle opłaca? Nie mam zielonego pojęcia. Może z flary? Nie wiem. Muszę zmienić na diabła. Nie, ta lokacja to jest jakiś żart dosłownie, co to jest za poziom. A co jest moim celem? Podążaj śladami diabła. Mogę spróbować. Nic nie ma już. No, ma wszędzie jeszcze napisy. No to już na górę patrzyłem. To jest po prostu ulepszenie. Raczej chyba w tą stronę. Tam, gdzie jest dużo krwi, cisnę i tyle. Dobra, robimy postępy. To jest ten. Nie, tu już nie ma żadnej krwi, to bez sensu. Dobra, to już nie rozumiem niestety. Nie chodzi o tego kolesia? Nie wiem, czy idę w dobrą stronę. Może zmienimy rodzaj diabeł? O! No a teraz znowu chyba muszę zmienić na inny rodzaj. Chwila, moment. Nawiedzony niech będzie, spróbujmy, to przejdę na drugą stronę już. Nie, też się nie przedostanę, inaczej trzeba wykonać. Najpierw diabeł. Dobra. A teraz będąc w tym miejscu... Rytuał przed występem. Nie no, cofam się jakimś sposobem, jak to? No co ja muszę zrobić? Czemu się cofam? No i dziwna sprawa. No to już nie rozumiem dokładnie. Coś mi musi blokować. Nie mam pojęcia, co chodzi dosłownie. Dobra, czyli tu już, a może jeszcze warto by było się wycofać. Jeszcze kolejna banda dusz. Ej, zaraz, mam chyba pomysł. Tablica fabularna, hol wejściowy. Tu też można diabła wstawić. This was the devil's path up the staircase was draped in blood. A, no dobra. No dobra,
Nie wiem, gdzie będę się udawał, ale to już zrobię w kolejnym materiale, bo zrobiłem całkiem duże postępy, więc że interesuje was kontynuacja przygody, gdzie będą prowadziły krwawe schody, to polecam zostawić Aikasa dzwonka po kolejne codziennie wychodzące materiały. Dobra, więc to było na tyle, ja się z wami żegnam, do jutra.